Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na powtórzenie, tym razem z grania stosunków. Na maturze podstawowej z matematyki najważniejsze grania stosunków dla Ciebie to te prawidłowe. Co to znaczy prawidłowy graniastosłup? To znaczy graniastosłup prosty, który w podstawie ma figurę foremną, czyli na przykład trójkąt równoboczny, na przykład kwadrat, na przykład sześciokąt foremny. I właśnie takimi będziemy się zajmować na tym spotkaniu, ponieważ one z punktu widzenia przygotowania do matury podstawowej są te podstawowe, najważniejsze, te, które spotkasz na maturze. Czyli będę chciała na tym spotkaniu przypomnieć Tobie zadanie z sześcianem, z prostopadłościanem, z graniastosłupem prawidłowym trójkątnym, graniastosłupem prawidłowym czworokątnym i graniastosłupem prawidłowym sześciokątnym. Zapraszam do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na tą właśnie lekcję. Zadanie numer 1 to zadanie z matury z maja 2019 roku. Pudełko w kształcie prostopadłościanu ma wymiary 5 decymetrów na 3 decymetry na 2 decymetry. Ja tutaj przygotowałam ten rysunek, który również podany był w arkuszu maturalnym. Oblicz długość przekątnej KL tego prostopadłościanu z dokładnością do 0,01 decymetra. Czyli naszym zadaniem przy takim rysunku, prawda, i przy takiej bryle jest policzyć długość przekątnej KL. No żeby oczywiście policzyć tą długość przekątnej, no to trzeba by było na początek ją poprowadzić, prawda? Czyli połączyć wierzchołek K z wierzchołkiem L. Łączymy, przykładamy sobie linijkę i łączymy te dwa wierzchołki. Ta długość przekątnej może zostać KL na długość, a możemy sobie nazwać tą długość po prostu literką D, żeby było tak wygodnie. I wtedy zapiszemy sobie, że mamy D wyznaczyć. Widzimy, że tą naszą przekątną moglibyśmy zamknąć w trójkącie prostokątnym. Pamiętaj, że na maturze podstawowej, jak rozwiązujemy zadania z brył, szukaj trójkątów prostokątnych. To jest naprawdę podstawa. Po prostu my teraz tą przekątną rzutujemy na podstawę prostopadle. Czyli ten tutaj wierzchołek L, jak zrzutuję na podstawę, wyląduje mi w tym wierzchołku. Natomiast wierzchołek K już jest na tej dolnej podstawie, więc wystarczy, że ja to teraz połączę i popatrz, jak rzutujemy prostopadle, to jak ja połączę, to tutaj mam kąt prosty. I teraz widzisz tutaj trójkąt prostokątny, prawda? Jest tutaj trójkąt prostokątny i z niego będę chciała oczywiście policzyć długość przekątnej D. I tam jeszcze prosili w przybliżeniu, żebyśmy podali. No oczywiście myślimy sobie tak, no dobrze, tu mamy dwa. To mamy policzyć D, ale nie mamy tego odcinka. No to jak nie mamy, to napiszmy sobie X, ten odcinek. I znowu poszukajmy, z jakiego trójkąta innego, prostokątnego, można by było ten odcinek X policzyć. Oczywiście myślę, że ci, co mają wyobraźnię przestrzenną, nie potrzebują przerysowywać sobie trójkąta znowu prostokątnego, no bo wiemy, że w prostopadłościanie wszystkie ściany są prostokątami, więc ten trójkąt tutaj będzie trójkątem prostokątnym, zaznaczyłam kąt prosty i stwierdzenia Pitagorasa, które jest oczywiście w tutaj stereometrii bardzo ważnym twierdzeniem do wykorzystywania, szukamy trójkątów prostokątnych i jak się tylko da, stosujemy twierdzenie Pitagorasa. Więc stosujemy, tutaj jednostki mamy ustalone decymetry, więc nie zmieniamy. I mamy 5 do kwadratu, to jest, tutaj będziemy mieć jedna przyprostokątna, wynosi 5 decymetrów. Teraz dodać 3 do kwadratu, ponieważ to jest druga przyprostokątna. I to się równa przeciwprostokątna, czyli moje x do kwadratu. No to podnosimy, tu będzie 25, dodać 9, równa się x do kwadratu. Jak ja to dodam, wyjdzie mi 34 i to, że jest x kwadrat. Wymienię sobie strony, żeby nam się wygodniej na to patrzyło. I teraz spierwiastkujemy. Czyli x to się równa pierwiastek z 34 i to jest oczywiście wyrażone w decymetrach. Ale to nie jest koniec zadania, dlatego my sobie już z tym pierwiastkiem nic nie zrobimy, bo się po prostu nie da. Jedynie tylko i wyłącznie przybliżyć, ale nie w tym momencie. Przybliżamy, pamiętaj, na samym końcu. No to teraz przechodzimy znowu do twierdzenia Pitagorasa, czyli znowu będziemy stosować twierdzenie Pitagorasa, z tym, że będziemy je stosować dla tego trójkącika tutaj czerwonego, który mam zaznaczony na tym rysunku.
i mamy znowu przy prostokątna, czyli w tym wypadku x, czyli nasze pierwiastek z 34 do kwadratu, dodać. Druga przyprostokątna, czyli nasze 2 do kwadratu, to się równa przeciwprostokątna, czyli u nas to szukane d do kwadratu. No i podnosimy. Pierwiastek z kwadratem w takiej sytuacji, jak tutaj mamy, nam się skasuje, czyli po prostu mamy liczbę 34 podpierwiastkową, dodać 4 i równa się d kwadrat. Czyli 38 to się równa d kwadrat. Zmienimy znowu strony i mamy tak zapisane. I teraz pierwiastkujemy i zapiszemy, że nasze d to jest pierwiastek z 38 i to jest oczywiście wyrażone w decymetrach. Ten pierwiastek ładniej zapisać się znowu nie da, ponieważ to już jest w najładniejszej formie, ale prosili mnie o przybliżenie i prosili o przybliżenie do 0,01 decymetra. No to niestety, musimy wziąć raz kalkulator i przy użyciu właśnie kalkulatora ten pierwiastek sobie policzyć. Bardzo ważną jest rzeczą, żebyś na maturze miał kalkulator, który ma funkcję liczenia pierwiastka, bo tutaj nam się to sprzedaje oczywiście. I ja teraz zapiszę, że moje d oczywiście w przybliżeniu do drugiego miejsca po przecinku wynosi 6,16, no i oczywiście decymetra. Czyli mamy taką odpowiedź, że nasza przekątna KL ma długość około 6,16 decymetra. Zadanie numer 2 to zadanie z matury z czerwca 2019 roku. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 96 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego sześcianu. Ja tutaj przygotowałam oczywiście rysunek tego sześcianu. Myślę, że każdy pamięta, jak wygląda sześcian i co to jest za bryła. Aczkolwiek wypiszmy sobie, suma długości wszystkich krawędzi, no nie ma przyjęte w matematyce, że jakość to będziemy oznaczać, dlatego też ja po prostu napiszę jako S równa się 96 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej, czyli pole całkowite to jest pytajnik. Rysunek, niektórzy nawet nie potrzebują go robić. Natomiast ja chcę cały czas, żebyśmy konfrontowali nasze tutaj myśli z rysunkiem, bo rysunek albo masz w głowie, albo sobie go rysujesz. Po pierwsze, sześcian to jest taka bryła, jak pamiętasz, której każda krawędź ma taką samą długość. Po prostu jest to graniastosu prawidłowy czworokątny, ale mający wszystkie krawędzie takiej samej długości. Przyjęte jest, że krawędzie oznaczamy, ich długość oznaczamy literką A, czyli wszędzie mamy A. Zatem, jeżeli w zadaniu było podane, że suma wszystkich krawędzi, suma długości wszystkich krawędzi wynosi 96 cm, to musimy policzyć, ile tych krawędzi jest, skoro suma potrzebuje, ile ich jest. Popatrzmy, 4 są w podstawie dolnej, 4 w podstawie górnej i 4 są po bokach, czyli mamy ich 12, a więc 12 naszych krawędzi, które nie wiem, jaką mają długość na razie, dają w sumie 96. I teraz, jak podzielimy przez 12, bo wyszło nam prościutkie równanko. Wychodzi nam, że krawędź ma długość 8, oczywiście centymetrów tutaj. Mamy do czynienia właśnie z jednostkami centymetry. Więc wyszło nam, że nasza krawędź tego sześcianu ma długość 8. No to teraz zastanówmy się nad polem całkowitym. Otóż tak się składa, że myślę, że część z Was powinna pamiętać, że jest gotowy wzór na pole całkowite sześcianu. Ten wzór to 6a kwadrat. Natomiast jest taki problem, że dokładnie takiego wzoru nie spotkasz w tablicach. Ale popatrz na ten rysunek. Popatrz na ten rysunek i zastanów się. Tutaj widzisz ta ściana z przodu, najbardziej widoczna dla nas. Ja może ją tutaj zakreślę tak delikatnie. To jest kwadrat. Kwadrat ma pole A kwadrat. I teraz ten kwadrat jest z przodu, kwadrat jest z tyłu, kwadrat z jednego boku, kwadrat z drugiego boku, czyli mamy 4 kwadraty i jeszcze 2 kwadraty, jeden u góry, drugi na dole. Czyli łącznie mam 6 kwadratów. Czyli tak jak napisałam, 6a kwadrat. Bo chodzi o to, że możesz ten wzór się nauczyć, ale możesz na podstawie rysunku takie same wnioski wyciągnąć. To wszystko zależy od tego, jak te bryły Ci po prostu pasują, jak je umiesz, nie? Jak je wyćwiczone masz. Czyli podstawiamy 6 razy, tu jest w domyśle, 8 do kwadratu. Czyli przypominamy, najpierw potęgujemy, czyli mamy 6 razy 64. No i teraz tylko to pomnożymy, to będzie 300
84. To jest oczywiście wyrażone w tym wypadku w centymetrach kwadratowych, czyli pole całkowite takiego sześcianu przy takich warunkach początkowych zadania, prawda? To pole całkowite wynosi 384 centymetry kwadratowe. Zadanie numer 3 to zadanie znowu z matury z czerwca 2019 roku. Dany jest sześcian ABCD, EFG, H, przekątne AC i BD, ściany ABCD sześcianu przecinają się w punkcie P. Zauważ, że jak konstruowane są zadania na maturze, to oprócz tego, że ci zapiszą, co tam się dzieje, to jeszcze masz gotowy rysunek. W przypadku brył bardzo często się tak zdarza. I piszą rysunek obok. Ale mimo tego wszystko jest wcześniej zanotowane w treści. To znaczy, tutaj mamy zadanie numer 3 z sześcianem, prawda? Ale ten sześcian ma wierzchołki tak jakby nazwane ABCD i odpowiednio EFGH. To nic się nie dzieje, tylko są po prostu nazwy. I teraz piszę tak, przekątne AC, jak widzisz, i dalej DB, ściany ABCD, czyli u nas tej podstawy naszego sześcianu, przecinają się w punkcie P. I tu mamy ten punkcik P. Dalej, oblicz tangens kąta, jaki tworzy odcinek PH, czyli ten odcinek PH, ja go tutaj sobie zaznaczę, żeby lepiej było widać, jaki tworzy odcinek PH, widzimy go na rysunku, z płaszczyzną ABCD. I mamy policzyć tangens tego właśnie kąta, jaki ten odcinek tworzy z płaszczyzną. I teraz, zadanie oczywiście trudne nie będzie, aczkolwiek nie ma żadnych danych, niby, prawda, wiemy tylko, że to jest sześcian, albo inaczej, wiemy aż, że to jest sześcian. A skoro sześcian, to pamiętajmy o tym, że wszystkie krawędzie mają taką samą długość A. Ja zaznaczę na naszym rysunku. To jest sobie nasze wprowadzone oznaczenie. I teraz tak. Mamy tutaj, jak widzisz, ten odcinek PH na rysunku i jest podane w treści, że on tworzy z płaszczyzną ABCD, czyli inaczej, z płaszczyzną podstawy. Tworzy kąt, którego tangens mamy wyznaczyć. Jak zaznaczyć na rysunku kąt? Oczywiście mamy ten odcinek i ten odcinek rzutujemy prostopadle na podstawę. Jak ja ten odcinek zrzutuję, to tutaj mi ten koniec H, wierzchołek H, zrzutuje się na wierzchołek D. I tu łączę i powstaje mi trójkąt prostokątny. I ten właśnie trójkąt prostokątny ja tutaj obok przerysowałam, żeby nam było lepiej patrzeć. Tu mamy D, tu mamy P, tu mamy H. Natomiast jeżeli nie masz potrzeby, bo naprawdę masz dobrą wyobraźnię przestrzenną, to nie musisz wcale tego trójkącika przerysowywać. Ja specjalnie ten trójkąt przerysowałam dla osób, które wolą, żeby ten trójkąt wyglądał jak prostokątny. I oni nas proszą o wyznaczenie tangensa tego kąta nachylenia, czyli kąt nachylenia, prawda, tu mamy, do płaszczyzny podstawy, u nas ta płaszczyzna podstawy przechodzi nam w ten odcinek, prawda, czyli kąt pomiędzy krawędzią PH a krawędzią, a odcinkiem PD. I to jest ten kąt alfa i jego tangens mamy policzyć. No oczywiście, tutaj trygonometria jest wsadzona, nic nie poradzimy, musimy wiedzieć, jak się liczy tangens. Ale na razie zastanówmy się, co my możemy powiedzieć już na temat niektórych odcinków w tym trójkącie. Po pierwsze, ten odcinek HD, jak widzisz, to jest nic innego jak po prostu krawędź sześcianu, czyli my sobie zaznaczmy na naszym trójkąciku A. Dalej, odcinek HP, niestety on jest tam w środku tego sześcianu. No ciężko z nim będzie sobie poradzić. Nie wiem, ile on wynosi, a nazwijmy sobie jakieś X, tutaj też napiszmy X. Zobaczymy, czy w ogóle on będzie potrzebny. Dalej, odcinek nam został jeszcze do analizy DP. To jest ten odcinek na naszym rysunku tutaj DP. Co to jest? Jak popatrzysz dobrze, to widzisz, że to DP to jest połowa z przekątnej podstawy. Czyli ja tutaj mogę zapisać, że to DP to jest połowa, czyli 1/2 z naszej przekątnej podstawy, którą przeważnie oznaczamy D. I teraz, albo pamiętasz, że przekątna w podstawie, czyli inaczej, przekątna w kwadracie miała swój wzór, że to jest A pierwiastek z dwóch, albo niestety musisz sobie stwierdzenia odpowiedniego Pitagorasa ten wzór wyprowadzić. No ale wiesz, no takie rzeczy jak przekąta w kwadracie pasowałoby wiedzieć, pasowałoby znać wzór. I teraz ja sobie to podstawię i będę miała 1/2 A pierwiastka z dwóch. Można tak zostawić, a można zrobić w ten sposób, że to A pierwiastek z dwóch pomnożę razy 1
i będę miała nad 2. Bo to jest tak, jakby to było nad 1, prawda? I wykonuję mnożenie i mam a pierwiastek z 2 nad 2. I to właśnie, może tu nie będę pisała, bo mi się nie zmieści, natomiast na tym trójkącie na pewno muszę a pierwiastek z 2 nad 2. Niektórzy właśnie robią ten rysunek obok trójkąta prostokątnego, bo na rysunku bryły im się wszystko zamazuje. Tak mają małą bryłę, że nic nie będzie widać. Dlatego no dobrze, dobra jest też taka technika, żeby sobie przerysować ten trójkąt prostokątny. To wedle oczywiście uznania. I teraz zastanówmy się, czy musimy z Pitagorasa liczyć tego x. No bo innej opcji nie ma. No, trzeba by było sobie przypomnieć, jak to było z tymi po prostu tangensami, nie? Czyli przypomnieć sobie, jaki to był wzór na tangens alfa. Oczywiście, jak zobaczysz sobie, otworzysz sobie tablicę i zobaczysz wzór na tangens alfa, to to jest a nad b. Ale to nam za bardzo wiele nie mówi, bo musimy się ustosunkować do naszego trójkąta, prawda? Czyli tangens alfa, przypomnijmy sobie, to była długość tej przy prostokątnej, która leży naprzeciwko kąta, tak? Czyli naprzeciwko tego alfa leży a, no to u nas się akurat zgadza, do długości drugiej przyprostokątnej. Czyli ta druga przyprostokątna to jest u nas ten odcinek dp. Czyli będziemy mieć a pierwiastek z 2 nad 2. No ułamki piętrowe, no chciałabym, żeby się ich pozbywać. Czyli robimy a razy i teraz ten dół, czyli mianownik, będziemy odwracać, bo mnożymy przez odwrotność. Czyli 2 nad a pierwiastek z 2. Dwójeczki nam się tutaj by można było skrócić, ale jak usuniemy niewymierność, zobaczysz, że dwójeczki tam się odpowiednio skrócą. Natomiast już w tym momencie moglibyśmy sobie napisać nad 1 i zobaczysz, że to a z tym a nam się też skróci jeszcze szybciej niż dwójki. No i teraz będziemy mieć taki zapis, bo tutaj nam do jedynek się skróciło, prawda? I usuniemy niewymierność, czyli pomnożymy przez pierwiastek z 2 licznik i mianownik, rozszerzymy i będziemy mieć 2 pierwiastki z 2 nad, i tu będzie 2. I to, co powiedziałam wcześniej, że dwójeczki nam się tutaj odpowiednie, w odpowiednim momencie skrócą i wyjdzie nam po prostu pierwiastek z 2. Czyli tangens kąta, jaki tworzy odcinek HP z podstawą, tak? To ten tangens wynosi pierwiastek z 2. Oczywiście popatrz, my tu nie mieliśmy nic innego dane, oprócz tego, że to był sześcian. Sami sobie wprowadziliśmy a, no ale czasem trzeba. Musisz sobie coś wprowadzić, żeby później w trakcie przekształceń, a pamiętaj, że przy funkcjach trygonometrycznych jest stosunek, to bardzo często ta jedna niewiadoma, którą sobie wprowadzasz, to możesz mieć takie przeświadczenie, że ona i tak ci się w pewnym momencie skróci. Przynajmniej w tych no, łatwiejszych zadaniach, prawda? Tak jak tutaj mieliśmy, niby zadanie z sześcianem, niby banalne, jak widzisz, to zadanie do końca banalne nie było, bo trzeba było nie tylko wiedzieć, jak wygląda sześcian, prawda? Nie tylko wyobrazić sobie ten odcinek w środku padający i jego kąt nachylenia do płaszczyzny podstawy, ale również znać wzór chociażby na przekątną w kwadracie, czy też funkcję trygonometryczną, jak obliczyć tego tangensa. Zadanie numer 4. Uwzględnia stosunkiem prawidłowym czworokątnym. Przekątna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa. Takim, że sinus alfa równa się 1/5. Oblicz objętość grania stosłupa, wiedząc, że jego przekątna ma długość 3 pierwiastki z 2 cm. Ja oczywiście krajostosów prawidłowy czworokątny narysowałam. Tobie ten krajostosów prawidłowy czworokątny ma się kojarzyć oczywiście z prostopadłościanem, tylko takim specjalnym. To jest taki specjalny prostopadłościan, który w podstawie ma kwadrat. Czyli tu jest a tu mamy wysokość, a niech będzie duża literka h. Czyli tak wygląda krajostosów prawidłowy czworokątny. Sama nazwa prawidłowy oznacza, że w podstawie w tym wypadku, skoro jest czworokątny, jest kwadrat. Więc staramy się narysować taki graniastosłup. I teraz tak, w zadaniu jest mowa o pewnej przekątnej graniastosłupa. Ja wybieram sobie zawsze tą dłuższą przekątną. Można oczywiście z tej strony też poprowadzić, ale ja jakoś wolę tą przekątną. Jest zaznaczone w zadaniu, że ten kąt nazywa się alfa. Kąt nachylenia
przekątnej do płaszczyzny podstawy. Często młodzież zaznacza zły kąt, to jest bardzo ważny kąt w graniastosłupach. Bardzo często on występuje w zadaniach. Kąt nachylenia przekątnej graniastosłupa do płaszczyzny podstawy. Co wystarczy zrobić? Popatrz, ta przekątna wychodzi z tego punktu, dochodzi do tego punktu. I teraz te punkty trzeba zrzutować prostopadle na podstawę. Czyli jeżeli ja zrzutuję ten punkt u góry na podstawę, no to oczywiście poleci mi to po wysokości, prawda? Poleci mi to po wysokości. I teraz jak ja ten punkt zrzutuję, on już jest na podstawie, nie rzutuję. I teraz łączę i powstaje mi trójkąt, oczywiście ze względu na to, że robiłam tutaj rzut, tak? Prostopadły na podstawę, no bo chcę ten kąt zaznaczyć, to oczywiście ten trójkącik będzie trójkątem prostokątnym. Bezdyskusyjnie ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym i mam tutaj na myśli oczywiście cały ten trójkąt. Natomiast ten kąt nachylenia przekątnej, tu zieloną linią zaznaczyłam przekątną, czyli przekątnej do płaszczyzny podstawy, to będzie właśnie ten kąt tutaj alfa. Jeżeli dla Ciebie z tego rysunku mało jest widać, to możesz sobie podobnie jak w zadaniu wcześniejszym przerysować ten trójkącik obok. Ale myślę, że ten trójkąt jest dosyć duży i dosyć dobrze tutaj w tym wypadku widać. Po pierwsze zaznaczmy, co mamy dane, zaznaczmy na rysunku. Mamy podane, że przekątna wynosi 3 pierwiastki z 2. Ja tu napiszę, że D to jest 3 pierwiastki z 2. To nam się na pewno sprzyda. Dalej, w tym trójkącie ten odcinek to jest nasza wysokość, to zaznaczyłam. Natomiast jeszcze ten odcinek potrzebujemy. Jak przypatrzysz się dobrze, to ten odcinek w podstawie to jest przekątna podstawy. W zadaniu wcześniejszym przypominaliśmy sobie, że przekątna ma wzór D równa się A pierwiastek z 2. Tylko, że ja D nie wprowadzę, bo tu było D. Po prostu napiszemy od razu A pierwiastek z 2. I teraz o tym trójkącie dosyć dużo wiemy. Tak, dosyć dużo wiemy. Popatrz, ponieważ tak, wiemy, że przyprostokątna ta, ona jest dana w taki sposób, A pierwiastek z 2, że ta przyprostokątna to H, a że ta przeciwprostokątna, nasza przekątna, to 3 pierwiastki z 2. No ale jeszcze bardzo ważna informacja była taka, że sinus tego kąta, który tutaj widzimy na rysunku, to jest 1/5. Przypomnijmy sobie, sinus alfa. Jak nie pamiętasz, w tablicach masz zaznaczone, że sinus alfa na odpowiedniej stronie to jest a do c. No ale mnie to nie interesuje, bo wiesz, ja tu mam a. To mi się nie zgadza z moim trójkątem, dlatego my musimy rozumieć, że sinus jest to stosunek. Na podstawie tego rysunku w tablicach też do tego dojdziesz, ale warto by było jednak te funkcje podstawowe, trzy trygonometryczne znać. Sinus alfa to jest stosunek tej przyprostokątnej, która leży naprzeciwko tego kąta, tak, naprzeciwko leży h u nas, do długości przeciwprostokątnej, czyli najdłuższego boku, a tym najdłuższym bokiem u nas jest d. No i teraz podstawmy sobie, no tak jak równanie podstawiamy, czyli sinus alfa to jest u nas 1/5, to się równa, h nie znamy, no i pod d podstawimy 3 pierwiastki z 2. Teraz, jak to rozwiązać? Oczywiście, że najprościej jest pomnożyć na krzyż. No nie ma prostszej metody, prawda? Mnożymy to z tym i to z tym. Czyli będziemy mieć 5 razy h, to jest 5h, i 1 razy 3 pierwiastki z 2, no to są po prostu 3 pierwiastki z 2. Dzielimy przez 5 i zapisujemy, że h to się równa 3 pierwiastki z 2 nad 5. No lepiej się nie da, oczywiście jest to wyrażone w centymetrach, ale to jeszcze nie jest koniec zadania, na końcu damy odpowiedź, bo my mamy w ogóle wyznaczyć objętość. Na pewno pamiętasz, że wzór na objętość graniastosłupa to było pole podstawy razy wysokość. I teraz musimy sobie ten wzór próbować rozpisać, czyli w podstawie jest oczywiście kwadrat, no to pamiętamy, że pole kwadratu to a kwadrat razy nasza wysokość h. No tak się składa, że wysokość mamy, ale nie mamy jeszcze a. No to co za problem wyliczyć a, skoro mamy już, popatrz, h, mamy już d, to nasze h nam wyszło właśnie tyle, no to zawsze jak już mamy dwa boki w trójkącie prostokątnym, to zawsze można, pamiętaj, już wykorzystać twierdzenie Pitagorasa, które jest podstawą w trójkątach prostokątnych. Stosujemy dla tego trójkąta. Ja zaczynam zawsze od przyprostokątnych, czyli jedna przyprostokątna to jest właśnie
dana w taki sposób, że tam jest a uwikłane, a pierwiastek z 2 do kwadratu, dodać ta druga przy prostokąta, czyli u mnie h, ale ja w sumie już przepiszę to 3 pierwiastki z 2 nad 5 i to do kwadratu, równa się moja przeciwprostokątna, tyle że ja już ją podstawię 3 pierwiastki z 2, no i oczywiście też w kwadracie. No to podnosimy a do kwadratu, no to wiadomo, że nic z tym nie zrobię, jest a kwadrat. No to zapiszemy a kwadrat, ale pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2. Więc ja tą dwójkę wolę z przodu napisać przed niewiadomą. Dodać, tu też wszystko podnosimy. 3 do kwadratu to 9, razy pierwiastek z 2 do kwadratu to 2, podzielone przez 5 do kwadratu to 25. To się równa. 3 do kwadratu to 9, pierwiastek z 2 do kwadratu to 2. Jeżeli umiesz szybciej, oczywiście zrób sobie szybciej, wiadoma sprawa. Ja tutaj zapiszę, od razu to mnożenie wykonam. No i teraz pasowałoby nam oczywiście to przenieść, prawda? Ale myślimy sobie, co by jeszcze tu zrobić. No, tu jest, widzisz, dwójeczka, tu jest osiemnastka i tu jest osiemnastka. Wszystko to dzieli się przez 2. No to podzielmy przez 2, zawsze będzie troszkę ładniej. Czyli będę miała a kwadrat dodać. Jak podzielę przez 2, to będę miała 9, oczywiście 25. To się równa, jak to podzielę przez 2, to będę miała 9. Jeżeli na to nie wpadniesz, naprawdę nic się nie dzieje. Aczkolwiek, no dobrze by było, prawda? No bo na pewno by nam się tutaj ułatwiło to. Pomnóżmy może obustronnie razy 25, bo część młodzieży po prostu nie lubi ułamków i wtedy się pozbędziemy tego mianownika, czyli 25 razy a kwadrat to mamy 25 a kwadrat. Dodać, te 25 mi się skasują, czyli będę miała dodać 9, równa się i teraz 9 razy 25. 9 razy 20 to jest 180 i 9 razy 5 45, czyli mamy razem 225. No i myślę, że przerzucimy już tą dziewiątkę na tą stronę, czyli będziemy mieć 25, a kwadrat równa się 225, odjąć 9, czyli 25 a kwadrat równa się, jak odejmiemy, to będziemy mieć oczywiście 200 tutaj 16 po odjęciu, no i dzielimy przez 25, czyli mamy a kwadrat, to się równa 216 podzielone przez 25. Skrócić się to nie da. I teraz pomyślmy. No, automatycznie uczeń robi tak, że chce wyliczyć a, czyli pierwiastkuje. Oczywiście, że super, można. Tylko zastanówmy się, co nam potrzeba do objętości. Tak się składa, że w objętości nie ma samego a. Jest a w kwadracie. To po co ja to będę pierwiastkować? Oczywiście mogę, nie muszę. No i zapiszmy teraz objętość. Objętość to się równa a kwadrat, czyli nasze 216 25 razy nasza wysokość, a nasza wysokość to było 3 pierwiastki z 2 nad 5. Niestety, no nic się nie da skrócić, musimy sobie to pomnożyć. 216 razy 3 to będziemy mieć 648 pierwiastków z 2 podzielone przez 125, jak pomnożymy mianowniki. No i oczywiście to jest wynik ostateczny, ładniejszego się nie da. Wyrażone to jest w jednostkach centymetrach sześciennych, bo jesteśmy w objętościach. Więc pamiętaj, na samym końcu, jak Cię pytają o objętość i jest zadanie z jednostkami, to na końcu zwróć uwagę, że trzeba tą jednostkę napisać. Niestety skrócić się nie da, nie ma sensu tego dzielić, nie dziw się, że wyszedł nam taki wynik, ponieważ w bryłach bardzo często występują wyniki z pierwiastkami, z ułamkami, to takimi, które się po prostu nie da skrócić. To żadne zdziwienie, tak bywa w bryłach, szczególnie w tych zadaniach otwartych na maturze, gdzie się liczy długo, no bo wiesz doskonale, że na maturze może być zadanie z brył banalne, łatwe w części testowej, ale może być zadanie z brył w części otwartej, tak jak to, no troszeczkę skomplikowane, trochę trzeba jednak pomyśleć. Zadanie numer 5. Przekąt na ścianę bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45 stopni. Wiedząc, że długość krawędzi podstawy wynosi 4 cm, oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa. Oczywiście kluczowe jest zrobić porządny rysunek. Rysunek graniastosłupa prawidłowego trójkątnego. Przypominam, w podstawie, jak jest prawidłowy, w podstawie jest figura foremna, w tym wypadku trójkąt równoboczny. Ja zaznaczyłam standardowo A, ale mam na myśli, że to jest wszędzie A, prawda? Że tu jest A, tu jest A i tu jest A. Choć nie wygląda, ale to jest tylko i wyłącznie rzut bryły na płaszczyznę dwuwymiarową. No i wysokość standardowo H. Mamy policzyć pole całkowite, ale najważniejsze w tym zadaniu jest ten kąt na
nachylenia dobrze zaznaczyć. I teraz tak, wiemy, że graniastosu prawidłowy trójkątny nie ma przekątnych wewnątrz, które się znajdują tego graniastosupa, natomiast może być zadanie z kątem nachylenia przekątnej, ale ściany bocznej. Wybieram sobie ściankę boczną. Oczywiście tą ścianką boczną może być ta z przodu, może być ta z boku tutaj i ta z tego drugiego boku, ale chyba najlepiej nam będzie tą z przodu, przekątną. Narysujmy, czyli poprowadźmy sobie przekątną tej ścianki bocznej, czyli tej przedniej. I jest podane w treści, że kąt nachylenia tej przekątnej, tak, do płaszczyzny podstawy to 45 stopni. Nie wiem, ile ta przekątna wynosi, a niech będzie literka D. Natomiast kąt nachylenia, tu mam jej jeden wierzchołek, tu mam jej drugi wierzchołek i ja rzutuję prostopadle. Czyli ja ten wierzchołek zrzutuję prostopadle na podstawę, po to, żeby zamknąć to jak zwykle, zamknąć to w trójkącie oczywiście prostokątnym. Więc ja to zamykam w trójkącie prostokątnym, bo tego szukamy w bryłach, prawda? Żeby to było trójkąty prostokątne. I faktycznie jak zrzutowaliśmy, widzimy, że tu jest kąt prosty, rzutujemy prostopadle na podstawę i powstał nam trójkącik. Jeżeli dla Ciebie jest słabo widoczne, no to oczywiście ten trójkąt możesz sobie z boku przerysować. Ale ja specjalnie tego nie będę przerysowywała, bo tutaj jest dosyć ładnie wszystko widać. I ten kąt nachylenia tej przekątnej do płaszczyzny podstawy to jest innymi słowy ten kąt w tym trójkącie. I on ma 45 stopni. No to zastanówmy się, skoro on ma 45 stopni, tu jest kąt prosty, no to tutaj u góry też musi być siłą rzeczy 45 stopni. I teraz znowu albo stosujemy sobie teraz trygonometrię, może jakiegoś sinusa, czy może jakiegoś kosinusa, bo mamy przecież przyprostokątną, a podaną, że wynosi 4, co mogę zaznaczyć na rysunku oczywiście. Ale jeżeli nie, to dobrze jest też pamiętać o trójkącie 45, 45, 90 stopni. Ten trójkąt ma takie boki. Dwie przyprostokątne są takie same, bo jest on równoramienny, czyli jak tu jest A, to ja tutaj też napiszę, że tutaj też równa się A, czyli w zasadzie popatrz, że ja wysokość mam już na talerzu podaną 4, no bo takie były warunki zadania. Natomiast ta przekątna ma wzór, w tym wypadku skoro było A oznaczone jako przyprostokątna, to ona będzie miała wzór A pierwiastek z dwóch. Zresztą jest to przekątna innymi słowy w kwadracie, czyli A pierwiastek z dwóch. Czyli w zasadzie ja mogłabym już powiedzieć, prawda, że moja przekątna ma długość 4 pierwiastki z dwóch. Tylko że no przekątna mi akurat do zadania w tym wypadku nie będzie potrzebna. Teraz przejdźmy do tego, bo w zasadzie dużo rzeczy mamy już, widać wszystko z rysunku, prawda? Jak się dobrze zastosowało trójkąt 45, 45, 90 stopni, wszystko widać jak na tacy. Teraz przejdźmy do pola całkowitego. Na pewno pamiętasz wzór na pole całkowite, że był taki. Były to dwa pola podstawy plus pole boczne. No więc spróbujmy sobie to rozpisać, bo ten wzór jest taki bardzo uogólniony, a my chcemy konkretnie dla tej bryły, czyli dwa razy. W podstawie widzimy, jest trójkąt równoboczny i teraz możesz sięgnąć do tablic, jeżeli nie pamiętasz, wzór na pole trójkąta równobocznego, a kwadrat pierwiastek z 3 nad 4. Warto pamiętać, no bo wtedy nie muszę cały czas sprawdzać w tych tablicach, nie? Teraz dodać i teraz pole boczne. Tak się składa, że my analizowaliśmy jedną ściankę boczną, tą z przodu, ale powiedziałam, że możemy analizować tą, albo tą z tyłu, czyli są trzy, czyli będzie trzy razy i ta ścianka boczna jest prostokątem. A prostokąt ma wymiary u nas A razy H. No w tym konkretnym zadaniu widzimy, że to jest kwadrat nawet, nie? No bo tak się składa, że tu mamy 4 i 4, no to w tym konkretnym zadaniu, ale na początek chciałam to zrobić tak ogólnie. No to teraz patrzymy sobie, przepisujemy sobie dwa razy. Pod A podstawiamy czwórkę, bo była dana, czyli będziemy mieć 4 do kwadratu to 16. Pierwiastków z 3 nad 4 dodać. Trzy razy pod A podstawiamy czwórkę i pod H widzimy na rysunku też podstawiamy czwóreczkę. No i mamy, że pole całkowite to się równa. Tu sobie skróćmy przez 4, czyli będziemy mieć 2 razy 4, czyli 8 pierwiastka z 3 dodać. No i tu sobie pomnożymy, czyli 3 razy 4 to mamy 12 razy 4, 48. I tego absolutnie dodać nie możesz. Czasem robią tak na maturze, że nawet w odpowiedziach ABCD, że są tak skonstruowane te odpowiedzi, że wyłączają przed nawias. Nie musisz tego robić, ale w sumie możemy sobie wyciągnąć ósemkę przed nawias, czyli zabrać do przodu z tego i z tego 8.
Czyli tak jakby podzielić przez 8. Jak ja to podzielę przez 8, zostanie pierwiastek z 3 dodać, a jak to podzielę przez 8, no to zostanie mi 6. No bo 6 razy 8 to 48. I to oczywiście jest wyrażone w centymetrach kwadratowych. Dlaczego w kwadratowych? Dlatego, że to było pole. A pole, pamiętaj, są jednostki kwadratowe. Na końcu w odpowiedzi musisz tą jednostkę zaznaczyć, ponieważ w zadaniu na początku podałam, że A ma 4 cm, więc musimy ostateczny wynik podać z jednostką. Czyli mamy takie nietypowe pole, ale to się nie dziwimy, bo takie też często bywają, że mamy 8 pierwiastka z 3, dodaj 48 cm kwadratowych. Zadanie numer 6. Najdłuższa przekątna grania stosłupa prawidłowego sześciokątnego jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Oblicz objętość tej bryły, wiedząc, że krawędź podstawy ma długość 2 cm. Oczywiście najważniejsze jest zrobić tutaj rysunek graniastosu prawidłowy sześciokątny. To jest chyba najtrudniejsza bryła na poziomie podstawowym, żeby ją tak ładnie, elegancko narysować. Ja mam przygotowany rysunek, pamiętaj, skoro prawidłowy, to w podstawie jest sześciokąt foremny. Dlatego oznaczyłam tutaj krawędzie podstawy literką A i tak samo tu zapisałam, żeby konsekwentnie, żeby było, że A to jest 2 cm. Natomiast wysokość, no, zaznaczamy literką duże H. I teraz mamy do policzenia objętość. Pamiętamy, że objętość jest to pole podstawy razy wysokość, z tym, że no, na razie musimy się zastanowić w ogóle, co można jakby wywnioskować z tych danych zawartych w zadaniu. A później przejdziemy sobie do tej naszej objętości. Po pierwsze, jest tutaj zaznaczone w zadaniu, że 60 stopni jest to kąt nachylenia najdłuższej przekątnej. I tu młodzież ma problem, żeby tą najdłuższą przekątną narysować w graniastosłupie. Pamiętaj, w graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym są dwa rodzaje przekątnych. Jeden rodzaj to jest ta dłuższa przekątna, drugi rodzaj to jest ta krótsza. Więc jeżeli piszą najdłuższa przekątna, no to musisz się zastanowić, która to będzie. Oczywiście ja lubię wyjść z wierzchołka tego, rysując przekątną. I teraz tak, w tej podstawie wierzchołek, żeby uzyskać przekątną, muszę go połączyć z przeciwległym wierzchołkiem drugiej podstawy. Czyli przeciwległy wierzchołek tej drugiej podstawy, tej głównej podstawy jest tutaj. Ja to łączę i powstaje mi ta najdłuższa przekątna. Ja nie wiem, ile ona wynosi, prawda, nie ma podane w zadaniu. Oznaczmy sobie może dużą literką D. Natomiast wiem o tym, że kąt nachylenia jej do płaszczyzny podstawy to 60 stopni. Czyli ja muszę ten oczywiście wierzchołek tej przekątnej tutaj zrzutować na podstawę. Jak ja rzutuję na podstawę, to rzutuję pod kątem prostym, czyli pójdzie mi to po wysokości. Ten wierzchołek już jest na podstawie tej dolnej, więc nie rzutuję, łączę i oczywiście pięknie widzisz, że powstał mi nie byle jaki trójkąt. Jest to trójkąt oczywiście piękny, prostokątny i zaznaczmy ten kąt 60 stopni. To jest kąt nachylenia przekątnej do podstawy, ale widzimy to w tym trójkącie. Jeżeli dla Ciebie rysunek znowu nie oddaje Ci tak rzeczywistości, chciałbyś sobie to przerysować, może przy innych proporcjach, możesz oczywiście, ale myślę, że tutaj jest dosyć ładnie widać, więc zastanówmy się, co nam da to 60 stopni. Po pierwsze, tu jest oczywiście trójkąt prostokątny, bo my szukamy tych trójkątów prostokątnych. Zresztą z kątami nachyleń związane są trójkąty prostokątne, żeby je znaleźć. Tu mamy 60 stopni, no więc tu musi być stopni 30. I teraz, jak pamiętasz, albo i nie, ale warto by było pamiętać, był taki trójkąt charakterystyczny, trójkąt 30, 60, 90 stopni. Jeżeli go nie pamiętasz, możesz zastosować znowu funkcje trygonometryczne. Ale ja teraz zadanie chcę zrobić innym sposobem, żeby nie w każdym zadaniu musiała być ta funkcja trygonometryczna, prawda? W związku z tym będę chciała użyć zależności w trójkącie 30, 60, 90 stopni. Było tak, naprzeciwko 30 stopni, czyli tu mamy naprzeciwko, jest bok długości x. Zatem naprzeciwko 60 stopni będzie bok długości x pierwiastka z 3. I zatem naprzeciwko kąta 90 stopni, czyli kąta prostego, będzie bok długości 2x. To nie jest powiedziane, że wszystko nam się to sprzyda, ale dobrze jest sobie rozpisać ten trójkąt. Wtedy na maturze widzą egzaminatorzy, że znasz ten trójkąt i z tych zależności właśnie korzystasz i możesz to zrobić na rysunku. No dobrze. No to patrzmy dalej.
ani tego nie znamy, ani tego nie znamy, ani wydawałoby się, że tego nie znamy. Ale jak popatrzysz sobie dobrze, to ten nasz odcinek X, który tutaj jest w podstawie, to są po prostu nic innego jak dwie długości krawędzi podstawy. Bo jakbym ja teraz narysowała wszystkie przekątne w podstawie, prawda, tutaj tobie poprowadziła, to powinieneś pamiętać, no, że te przekątne, to jest tak, że w podstawie jest sześciokąt foremny, czyli one ładnie się przecinają tak, że powstają nam sześć trójkątów równobocznych. To jest bardzo ważne. Sześciokąt foremny to jest taka figura, którą po prostu warto znać. Tu jest sześć takich trójkącików o bokach AAA. Bo będzie nam to też potrzebne do pola podstawy. No ale na razie skupmy się na tym, że skoro jest sześć takich trójkącików, to tutaj też jest A i tutaj też jest A, czyli cały nasz X składa się z A i A. Jak będzie ci wygodniej przerysować podstawę, możesz również przerysować. Wiadomo, że brania stosu prawidłowy sześciokąty jest taką trudniejszą bryłą, no ale też warto umieć, szczególnie jak chcesz dobrze zdać maturę. No więc w takim wypadku, skoro wiemy, że X to jest 2A, to u nas to będzie X równe 2 razy 2, czyli po prostu 4, w tym wypadku centymetry. No to popatrz, skoro masz już X-a, to teraz możemy stąd wywnioskować, patrząc na rysunek, że nasze H to się równa X pierwiastka z 3, czyli u nas 4 pierwiastki z 3. A nam się to sprzyda. Natomiast, czy nam się D sprzyda? No nie za bardzo do tego zadania. Ale jeżeli masz ochotę, możesz sobie zapisać tam, ile to twoje D wynosi. Natomiast no nie jest to nam tak bardzo konieczne, więc tego po prostu zapisywać my nie będziemy. No i teraz przechodzimy do objętości. Jak widzisz, wysokość już mamy. Brakuje nam pole podstawy. I teraz, ja powiedziałam przedtem, że w podstawie jest sześciokąt foremny. Zapamiętaj, sześciokąt foremny składa się z sześciu trójkątów równobocznych. A pole każdego trójkąta równobocznego to A kwadrat pierwiastek z 3 nad 4. Ten wzór jest w tablicach, więc będziesz mógł go znaleźć. To się równa 6 razy. Wzór na, oczywiście mam na myśli tutaj wzór na pole trójkąta równobocznego jest w tablicach. A to, że w podstawie jest sześciokąt foremny i że on składa się z sześciu trójkątów, no to musisz wywnioskować. No warto by było takie rzeczy wiedzieć. No i podstawiamy za A, podstawiamy 2, czyli będziemy mieć 2 do kwadratu, czyli 4 pierwiastki z 3 nad 4. Czwóreczki nam się skrócą, oczywiście co do jedyneczek i możemy zapisać, że mamy wynik 6 pierwiastka z 3. Nie jest to wynik końcowy, więc jeszcze jednostek nie piszę. No i podstawiam do objętości. Objętość to jest pole podstawy, czyli u mnie 6 pierwiastka z 3 razy moja wysokość, czyli 4 pierwiastki z 3. Tak nam wyszło. Czyli mnożymy sobie. I teraz liczby z liczbami, pierwiastki z pierwiastkami. Mnożenie jest przemienne. 6 razy 4 to 24. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 9, czyli po prostu 3. No i zapiszemy sobie ten wynik, że mamy 72 objętość. Oczywiście ona jest wyrażona w centymetrach sześciennych. Czyli przy takich warunkach zadania, jakie były tutaj na początku wprowadzone, objętość tejże bryły wynosi 72 centymetry sześcienne. Na to spotkanie przygotowałam 6 zadań. Mam nadzieję, że te zadania, bo one są obszerne, dadzą ci pewną część wiedzy dotyczącą grania stosłupów na poziomie podstawowym. Pamiętaj, że z grania stosłupów możesz spotkać zadanie za jeden punkt. Na maturze oczywiście to zadanie najczęściej bywa z sześcianem, czy też z prostopadłościanem. Natomiast za większą ilość punktów może się pojawić zadanie, często się pojawia w części otwartej, zadanie za 2 punkty, ale często jest to zadanie również za 4-5 punktów. Więc warto powtórzyć i warto zwrócić uwagę na to, że najczęściej występujące grania stosłupy są to grania stosłupy prawidłowe. Prawidłowy trójkątny, czworokątny, czy też prawidłowy sześciokątny. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeżeli potrzebujesz więcej jakiejś takiej większej dawki, po prostu więcej mocy, prawda, i więcej, większej dawki tutaj tych zadań rozwiązywanych przeze mnie, zapraszam Cię do zakupu kursu online, który znajdziesz na mojej stronie internetowej www.aikamat.pl i tam w tym kursie się zarówno będziesz miał grania stosłupy, jak i ostrosłupy, kurs z wielościanów. Zapraszam Cię, ponieważ bryły ogólnie są bardzo trudne. Młodzież ma z nimi problemy. Do tego, żeby zrobić fajne zadanie z brył, trzeba umieć geometrię, trzeba mieć dobrą wyobraźnię przestrzenną, a taką wyobraźnię przestrzenną ćwiczymy przez lata. To nie jest proces taki tylko, że to po prostu przez jeden miesiąc się nauczysz. To się tą wyobraźnię buduje
buduje przez lata, aczkolwiek no ten kurs ma Ci pomóc tym, żeby może pewne podstawy wyćwiczyć, żebyś chociaż te łatwiejsze, jeżeli już tych trudnych zadań nie potrafisz, to chociaż te łatwiejsze na maturze zrobił samodzielnie. Jeżeli dobrze się czujesz z brył, zapraszam Cię do rozwiązywania zadań powtórkowych, które możesz sobie pobrać z mojego fanpage'a na Facebooku i po prostu rozwiązywać samodzielnie zadania, żeby wyćwiczyć i żeby się przekonać, czy już dajesz radę, czy jeszcze niestety jest troszeczkę za wcześnie. Zapraszam Cię oczywiście jak zwykle na kolejne spotkanie ze mną.